To, co dla żeglarzy najważniejsze, wiatr. To dopiero teraz jest, bo spojrzysz na wodę, ładnie pomarszczona, wieje, moglibyśmy pływać. Wczoraj było ciężko, trudno, żmudnie, ale turystycznie, pięknie, słonecznie. Pływałem i wczoraj, pływałem i dzisiaj na jachcie razem z bracią żeglarską. Chodzi o to, żeby najważniejszy był wypoczynek, żeby było takie odprężenie, ale zawsze jakaś tam odrobina adrenaliny i rywalizacji w każdym się wyzwala, w każdym żeglarzu, w każdym sterowniku, bo jest obserwacja, jak kto płynie, dlaczego lepiej płynie, dlaczego jest przede mną, w tej samej klasie, podobne żagle. To o to chodzi, bo to chodzi o kunszt żeglarski, o to, żeby coraz lepiej ten sport, tę pasję uprawiać i realizować. I dziękuję wszystkim żeglarzom, dziękuję żeglarzom spoza Morąga, dziękuję naszym z klubu, tak jest, oklaski dla gości, dla załóg, które spoza Morąga zawitały. Załóg było 32, to jest bardzo dużo, chyba rekord jak na dzisiaj. Ale nie było tłoczno. Jezioro jest duże, jakby nawet lepiej wiało, to nawet nie wiadomo było, jak i gdzie to się wszystko rozpłynęło. Pierwsze miejsce w regatach na łodziach w klasie Optymizm. Wielkie brawa. Panie burmistrzu, poproszę do mnie. Wielkie brawa jeszcze raz dla Jakuba. Jakub, pozostań tutaj jeszcze chwilę, tak? Poczekamy na twoich kolegów. Aniu, tak żebym cię widział. Na scenę zapraszam Mikołaja Jesionek. Wielkie brawa dla Mikołaja. Nie uciekamy ze sceny, pozostajemy. Zapraszam na scenę Konrada Jaszczak. Wielkie brawa, słuchajcie, to są młodzi ludzie, którzy dzisiaj po raz pierwszy zmierzyli się z wodą i ze swoimi małymi żaglami. Na scenę zapraszam Annę Stychalską. Zobaczcie, mamy coraz więcej żeglarek. Zapraszamy Aleksandrę Piotrowską. Wielkie brawa. Daniela Skulimowskiego. Brawa. I Gabriele Przybyłe. Wielkie brawa. Zobaczcie, ile mamy kobiet w tym składzie. To jest wspaniała siódemka, która dzisiaj po raz pierwszy zmierzyła się z wodą. Nie uciekajcie, pozostajemy jeszcze chwilę. Panie burmistrzu, proszę stanąć koło młodzieży, zrobimy pamiątkowe, piękne zdjęcie. Młodzież sobie dał. Dziękuję wam, kochani. Możecie już teraz iść, cieszyć się. Zaczynamy od miejsca pierwszego w klasie T1. Miejsce pierwsze w klasie T1. W 19 regatach o błękitną wstęgę jeziora Narie otrzymuje Atum. Brawa i zapraszam załogę, całą załogę po odbiór dyplomu i nagrody. Sternik, na pewno sternik. Pewnie, ale te sznurki pomagają. Serdecznie gratuluję, bo widziałem, potrafiłem na was ocenić. Dobry sternik, tylko to właśnie. To dla najstarszych, że tak powiem. Losujemy również nagrodę, wybieramy sobie. Pepe! Zapraszamy załogę jachtu Pepe.
podziękować. Nie? Wielkie brawa, kochani. To jest drugie miejsce w klasie T1. A teraz już za moment będzie miejsce trzecie. Teraz losowanie nagrody, wspaniałej nagrody, którą wylosowali. I miejsce trzecie w klasie T1, załoga jachtu Fox. Zapraszamy. Pojedyncza załoga, ale wielkie brawa. Tak, po słońce, żeby ludzie widać. Żeby ludzie widzieli, tak. Tak, żeby ludzie widzieli oczywiście. Kochani, jakieś dzisiaj te słabe brawa macie. No tak, no, o właśnie, o tak, o to chodziło. Rozpoczniemy klasę T2. Pierwsze miejsce w klasie T2 w 19 regatach o błękitną wstęgę jeziora Narię otrzymuje Czarna Perła. Zapraszam załogę. Wielkie brawa, mamy kobiety nawet w załodze, zobaczcie. Robert. Ucam się, kto był sternikiem, no. Zaraz sprawdzimy z Waszącą. Ja widziałem, że kobieta. Tak, o, i tu mówią, że kobieta była, także kobieta otrzyma właśnie piękny puchar. Panom wystarczy dyplom oczywiście. Dziękujemy jeszcze raz wielkimi brawami. Drugie miejsce w klasie T2 otrzymuje załoga jachtu Dyzio. Zapraszam załogę. Brawo, brawo, wielkie brawo. Zobaczcie, nawet dziecko brało udział. Jeszcze raz wielkie brawa dla załogi. Dziękujemy. A teraz już miejsce trzecie w klasie T2 w 19 regatach o błękitną wstęgę jeziora Narię. Załoga jachtu Ósemka. I tu też mam małego załogantka, a właściwie kobietę załogantkę. A już za chwilę przejdziemy do klasy T3. Dziękujemy załodze jachtu. Dziękujemy. Wielkie brawa, kochani. No co z wami? No, o tak, właśnie. Wielkie brawa. I przechodzimy teraz do klasy T3. Pierwsze miejsce w klasie T3 w 19 regatach o błękitną wstęgę jeziora Narię otrzymuje załoga jachtu Sambre. Zapraszamy załogę. Brawo!
On ma, to się też dzieje. Brawo, brawo. Trzeba powiedzieć, że sterownikiem komandą klubu był. Burmistrz prosił, żebym przekazała, więc przekazuję, jeśli ktoś nie wie, sternikiem właśnie jachtu Sandre był komandor klubu żeglarskiego Cezary Brendowski. Brawo, Cezar, brawo! Cezorym leży tam! A teraz przejdźmy do drugiego miejsca w klasie T3. Drugie miejsce otrzymuje regatowy gabinet ginekologiczny. Zapraszamy załogę. Bezpłatne badania, słuchajcie, jeśli chcecie, więc... Ale przez 5 minut tylko. Jeszcze raz dziękujemy. Wielkie brawa. Pozostało mi miejsce trzecie w klasie T3. I miejsce trzecie w klasie T3 otrzymuje załoga jachtu Fart. Zapraszamy załogę. Jest załoga. Jest. Wielkie brawa dla załogi. Załoga Unika, sternika. Tylko sternik pozostał nam dzisiaj. Gratulujemy. Wielkie brawa oczywiście. Kochani, wielkie brawa, że sternik pozostał, nie uciekł, wytrzymał. No i jakoś. Gratulujemy. A przejdziemy za moment do klasy Open. Pierwsze miejsce w klasie Open otrzymuje załoga jachtu JS Media. Zapraszam załogę. Dziękujemy w imieniu załogi, która przybędzie. Zdobywca ubiegłorocznej wstęgi. Dziękujemy. Kochani, ja jeszcze przez chwilę wstęgę sobie noszę. Bardzo mi dobrze z tym jest. Za moment będę musiała ją oddać, ale jeszcze mamy klasę otwarto-pokładową. I pierwsze miejsce właśnie w tej klasie otrzymuje 905. Zapraszamy. 905. Jest to? Jest oczywiście przedstawiciel załogi. Wielkie brawa, kochani, wielkie brawa. Bo to jest miejsce pierwsze. I drugie miejsce w klasie otwarto-pokładowej zdobywa jacht Biała Dama. Zapraszam całą załogę tu do nas. Biała Dama popłynęła. To i tak wielkie brawa dla Białej Damy. W imieniu Radia Mazury wręczam Ci właśnie ten oto puchar. Gratuluję i życzę sukcesu. Jeszcze raz wielkie brawa dla Mateusza. A teraz jak myślicie, kto otrzymuje? W długim biegu, tym najważniejszym, o którym dzisiaj przez cały dzień opowiadałam. Zgadujcie. Nie? Czarna Perła. Oczywiście wielkie brawa dla Czarnej Perły. Poproszę burmistrza Morąga Tadeusza Sobierajskiego o założenie. Nie chcę mi oddać, ale oddaję. Z wielkim bólem. Dla pani. Dla pani wstęga. Pani usiądzie sobie na fotelu. Pani z piękną wstęgą usiądzie na fotelu. A za moment zaproszę wszystkie załogi do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Już jak jest Polonia prawie. Widzicie właśnie, jak się tą wstęgę ma, to się nie chce jej oddać. Czuję się jak Miss Polonia. Ja też się przez chwilę tak czułam. Jeszcze raz wielkie brawa. Wstęga zostaje w Morągu w tym roku.